I jak zarzucali mu, dlaczego idziesz? Dlaczego z tą jadłą grzesznicą rozmawiasz? Jak się dotkniesz jej ubrania, będziesz nieczysty. A Pan Jezus mówi, ja jej grzechy odpuszczam, bo ty nią gardzisz, to jej nie przebaczysz. A dlaczego idziesz do tego celnika Mateusza? Ja go chcę powołać i mu przebaczyć. A ty go nie zmienisz, bo ty nim gardzisz. I mądrość usprawiedliwiona jest przez dobre czyny, przez współczucie, przez miłosierdzie, przez zrozumienie. Czyńcie dobro i nie przejmujcie się wcale obmowami. Pana Jezusa obmawiali, Jana Chrzciciela obmawiali. A co dopiero nas, grzeszników, czynimy, ile jest to możliwe, dobra. I wcale nie patrzmy na odmowy, bo Pan Bóg po śmierci, gdy staniemy przed Nim, nie zapyta nas, a co ludzie mówili o Tobie? Nie, takiego pytania po śmierci nie będzie. Na sądzie Bożym po śmierci Pan Jezus powie, usiądź, obejrzymy sobie Twoje życie. Patrz, jak to pięknie. Byłeś życzliwy nawet dla tych ludzi, którzy gadali na Ciebie. Czyniłeś dobro, chociaż wielu ludzi to podważało i naśmiewało się z tego. Dziękuję Ci za to. Okazałeś posłuszeństwo prawu Bożemu, a nie szukałeś taniej popularności. Taki sąd nad nami się odbędzie. Zobaczymy na sądzie Bożym swoje czyny i Bóg da nam poznać nastawienie naszego serca. Będziemy doskonale mieli świadomość, że sąd Boży jest obiektywny, sprawiedliwy, szczery. I to się liczy. Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę, że w podjęciu nawrócenia powinniśmy być wierni Panu Bogu. Jeśli ktoś podejmuje nawrócenie, to będzie to widoczne. Nie da się tego ukryć. Na przykład osoba, która się nawraca, odrzuci palenie. Wyrzeknie się pewnego stylu życia. I co? Wejdzie w swoje dawne środowisko i powiedzą, zapal. Ale ja już nie palę. Nie palisz? Taki święty jesteś? Boże, święty nie jestem, ale nie palę. I osoba, która zmienia swoje życie, będzie narażona na krytykę, bo nagle wyłamie się ze schematów, w których funkcjonowała. I takie osoby mogą, czy raczej powinny liczyć się z tym, że będą nieżyczliwie osądzane. I nie powinny się tym przejmować. Powinny sobie stawiać tylko jedno pytanie. Czy to, co robię, jest zgodne z tym, czego oczekuje ode mnie Pan? Wpadnie w ręce niedawno szokujący film. Niestety nie ma dźwiękowego polskiego dubbingu. Trzeba litery czytać. No jak ktoś jest szybki w czytaniu, to se poradzi, bo dialogi są nieraz szybkie. Znika tekst tłumaczenia. Trzeba się bardzo skupiać. Ale słuchajcie. Zdarza się w krajach islamskich takie zjawisko, że osoba, której nikt nie głosił Chrystusa, która nigdy nie widziała chrześcijanina na oczy, ucieka z tego kraju i prosi o chrzest. I ta osoba nigdy nie czytała Biblii. Wiecie dlaczego? Determinacja w zbawieniu człowieka u Pana Jezusa jest taka duża, że Pan Jezus tym ludziom ukazuje się we snach.
mówi tak: jestem Jezus, jestem Zbawicielem świata, chcę, żebyś mi służył. I ten film nagrał 7 takich historii. Historię osoby uzależnionej od alkoholu z Turcji, mężczyzny. Historię mężczyzny z Egiptu, który był w brygadzie terrorystycznej, która zabijała chrześcijan. Historię kobiety z dalekiej Azji, z Jemenu, czy gdzieś tam, nie wiem już, nie pamiętam nazwy tego państwa. I ci ludzie osobiście mówią, jak to było. I oni dopiero stają przed wyborami. Cała rodzina wyznaje islam. A oni ponaglani tym wezwaniem do nawrócenia czują się w obowiązku poinformować matkę, ojca, dziadków, własne dzieci, że oni chcą przyjąć chrześcijaństwo. Jak myślicie, jaka jest reakcja bliskich? Przypominam sobie, jak to zrobił ten człowiek z Turcji. On sam to opowiada. Kiedy już zdecydował się przyjąć chrzest, wszyscy zauważyli wcześniej, że przestał pić alkohol. Pił alkohol około 30 lat. Bił żonę, przy nawróceniu się rozpłakał, żonę przeprosił, dzieci przeprosił, przestał pić, poprosił o Pismo Święte w języku tureckim, zaczął czytać, ale pierwszym impulsem był ten sen z Panem Jezusem. Gdy już proces nawrócenia się posunął, ten człowiek czuł się w sumieniu zobowiązany po prostu oświadczyć rodzinie, że przyjął decyzję na przyjęcie chrztu. Zaprosił całą rodzinę. Te rodziny w krajach arabskich są liczne, to 7 dzieci to jest minimum, 9-10 jest norma, więc bardzo dużo ludzi się zeszło i pił herbatę i on w pewnym momencie wstał i mówi tak: słuchajcie, wiecie, jak żyłem. Piłem 30 lat. No kiwają wszyscy. Wiecie, jaki byłem dla rodziny. Biłem moją żonę. Oni kiwają tak ze współczuciem, bo wszyscy wiedzieli o tej sytuacji. A wiecie, jaki jestem teraz? Przestałem pić. Ożywili się. Mówię, rzeczywiście, coś się stało w twoim życiu. Wybierałeś się do Mekki. Czy byłeś na pielgrzymce w Mekce? On mówi, tak. Pojechałem do Mekki. I ostatniej nocy, gdy nocowaliśmy z pielgrzymami w namiotach, ukazał mi się Isa we śnie. Isa to islamskie, arabskie nazwanie Jezusa Chrystusa. I powiedział mi, nie idź dalej. Od dziś ja będę twoją drogą, prawdą i życiem. Chodź za mną, ja cię uwolnię od alkoholu. I obudziłem się przerażony, mówi ten człowiek. Modliłem się dużo. Nie pojechałem do Mekki. Zacząłem się modlić. Poszukałem Pisma Świętego. Zacząłem czytać Nowy Testament. Przeczytałem o miłości, o przebaczeniu. Wypłakałem się nad sobą. Poprosiłem Boga o miłosierdzie. Przeprosiłem żonę. I chcę wam powiedzieć, że zdecydowałem się przyjąć chrzest. Chcę zostać chrześcijaninem.